Cześć. Jeden z ostatnich moich filmów dotyczył zaleceń zasad trzeźwienia, zasad terapii. Co jest niezbędne, jeżeli chodzi o terapię i dlaczego terapia nie działa. Drugim krokiem jest omówienie zasad związanych z trzeźwieniem, z abstynencją i terapią. Jakie są więc zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików? O tym opowiem za chwilę. Zapraszam. Darek Dopierała. Kiedy trzeźwiejesz, to twoje spojrzenie na życie jest zamglone, a nawet zalane. Popatrz sobie przez szklankę pełną wody na to, co ciebie otacza. Ten świat będzie zniekształcony. Nawet kiedy przejdziesz terapię i ta woda ze szklanki będzie wylana, i tak patrząc przez szklankę, nie będziesz widział wszystkiego tak jak wcześniej. To jest normalne, bo tak działa choroba alkoholowa, tak działa alkoholizm, uzależnienie. Wtedy, kiedy pijesz, również zwykle zaliczasz glebę. Po prostu leżysz. Potem trzeźwiejąc stopniowo stajesz na czworakach, aż w końcu masz możliwość na to, żeby stanąć na wyprostowanych nogach, z wyprostowaną pozycją. To właśnie dobrze obrazuje sytuację trzeźwienia oraz zalecenia. Na początku, żeby wstać, potrzebujesz dużo punktów podporu. Przynajmniej 4, no bo w końcu jesteś na czworakach. Ale tak naprawdę możemy te zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików skupić na 3 nogach. Na 2, kiedy trzeźwiejesz, trudno jest ustać. O jakich nogach mówię? Przede wszystkim pierwsza noga to jest planowanie swojego zdrowienia i swojej abstynencji, swojego trzeźwienia. Bez zaplanowania przyszłości ciężko ci będzie wyzdrowieć. Po drugie, a więc ta druga noga to jest wycofanie się z sytuacji wysokiego ryzyka. Po to, żeby nie narażać siebie na wzrost napięcia, głód alkoholowy i w konsekwencji zapicie. I trzecia noga to jest budowa wsparcia. Konstruktywnego wsparcia twojego trzeźwienia. A więc znalezienia tego wszystkiego, co będzie tobie pomagać trzeźwieć. W tym również znalezienia sobie ludzi, którym na tobie będzie zależało. Ale o tym opowiem za chwilę. Najpierw plan utrzymania abstynencji i plan trzeźwienia oraz wsparcie na początku. Pierwsze musisz przestrzegać podstawowych zaleceń, ponieważ nie odpowiadasz jeszcze wtedy w pełni za siebie. Pewne rzeczy, tak jak powiedziałem, mogą być automatem. Z automatu może dana sytuacja, dany wyzwalacz spowodować wzrost napięcia, głód alkoholowy i picie. Sam nawet możesz nie zauważyć, kiedy to się stanie. Przykładów na takie sytuacje może być wiele. Wiedziesz kogoś pod wpływem alkoholu jako kierowca i możesz potem skończyć pod sklepem. Wchodzisz do sklepu i automatycznie zatrzymujesz się przed półką z alkoholami. Coś cię drażni w wyglądzie kogoś, a okazuje się, że chodzi o to, że ta osoba trochę inaczej wygląda i przypomina tobie coś związanego z alkoholem. Na przykład ma kieliszek w ręku albo ma zdjęcie na bluzce, na koszulce. Zdjęcie czegoś, co się wiąże z twoim okresem picia. To są wyzwalacze, na które nie masz wpływu. A więc idąc gdzieś, musisz mieć plan, żeby zabezpieczyć się przed wzrostem napięcia. Jeśli idziesz na przykład do znajomych, ostrzeż, że nie chcesz, żeby w twojej obecności pito. Druga noga to wycofanie z sytuacji wysokiego ryzyka. Przede wszystkim unikaj miejsc, w których piłeś. Unikaj osób, z którymi piłeś. Nie trzymaj alkoholu w domu, ale też nie trzymaj w domu żadnych narzędzi, przedmiotów, które z tym się wiążą. Mam na myśli butelki, kieliszki, pucharki.
ponieważ możesz sobie z tego nie zdawać sprawy, ale nagle to może wywołać w tobie głód alkoholowy. Nie zgadza się, żeby ktoś przynosił do ciebie alkohol do domu. Nie przyjmuj, nie dawaj prezentów związanych z alkoholem. Tutaj mogę wspomnieć o sytuacji, na przykład budowlańców. Teraz trochę to się zmienia, ale kiedyś było tak, że wiele rzeczy można było załatwić za przysłowiowe pół litra. Szanuj swoją pracę i oczekuj tego, żeby inni szanowali twoją pracę. A więc jeżeli coś wykonujesz dla kogoś, to ustal jakąś rozsądną cenę, a nie zgadzaj się na to, żeby było to załatwione za przysłowiowe pół litra. Nie pij też szampana bezalkoholowego i piwa bezalkoholowego, ponieważ sama nazwa bezalkoholowy ma w sobie nazwę alkohol, a więc też może włączyć się automatycznie skojarzenie z piciem. Zresztą piwo bezalkoholowe też ma ułamek promila i jeżeli tego piwa będzie więcej, a takie sytuacje się zdarzają, że ktoś wypija skrzynkę piwa bezalkoholowego, to jednak te promile razem się sumują. Tego nie da się oszukać. Podobnie zwracaj uwagę na to, co kupujesz. W niektórych produktach, na przykład w rogalikach, jest zawartość alkoholu. W kukułkach również. Obserwuj i czytaj etykietki jedzenia, które kupujesz. A jeśli w twojej pracy pije się alkohol, niestety nie masz wyjścia. Musisz zadbać o to, żeby nic tobie nie przeszkadzało. A więc nie bierz udziału w składkach, nie stój na czatach, nie chodź po alkohol, nie przebywaj z ludźmi, którzy piją, nie polewaj, ale też ustaw sobie granice, jeśli jest to możliwe. Jeśli nie, może trzeba pomyśleć o zmianie pracy, bo na dłuższą metę może być to dla ciebie bardzo groźne. Zaleceń jest dużo. Na przykład to, żebyś nie był zbyt pewny albo zbyt pewna siebie, bo to też zgubi. Przecież dam sobie radę. Akurat już to widzę. Widziałem wiele osób, które tak mówiły, a potem kończyły wielkim ciągiem. Unikaj to, co mówiłem, miejsc, w których piłeś i rzeczy, które się z tym wiążą. Takim przykładem jest chociażby pizza. Dla niektórych pizza do tej pory to związała się z barem albo z piwem. Więc zrezygnuj z pizzy. Przyjmij te zalecenia, które są, jako pewnik. Musisz je zauważać i przestrzegać. Zaufaj terapeucie i zaufaj tym zaleceniom, które znasz. Pamiętaj, że musisz dbać o głód. O to, żeby nie być głodnym. Ale tutaj przechodzimy do programu HALT. Program HALT po niemiecku oznacza stop, ale po angielsku są to cztery słowa. Głodny, zły, zmęczony i samotny. Program mówi, że nie możesz dopuścić do tych czterech rzeczy, żeby być głodnym, złym, samotnym i zmęczonym, ponieważ to też może zakończyć się źle. O co chodzi? Program ten zapewnia równowagę w twoim życiu, która jest tobie bardzo potrzebna. A więc staraj się nie wychodzić z domu bez zjedzenia jakiegokolwiek posiłku. Dbaj o regularne posiłki, a rano zapełnij swój żołądek chociażby wodą, mlekiem, herbatą, sokiem. Zjedz coś słodkiego. Zwróć uwagę na to, że zalecenie HALT, nie bądź głodny, można też popatrzeć na nie z innej strony. A więc co możesz zrobić, żeby nie dopuścić do głodu? Drugie zalecenie, związane również z jedzeniem, dotyczy płynów energetycznych. Zwróć uwagę na to, że duża ilość kawy, mocnej herbaty albo płyny energetyczne na jakiś czas podnoszą twoją energię. Potem niestety to spada. Wyeliminuj te rzeczy ze swojego jadłospisu. Program HALT również nie bądź zły. A więc nie tylko rozładowuj problemy, nazywaj, wyrażaj swoje emocje, swoją złość, ale i zamiast ją gromadzić, pomyśl, co jest jej przyczyną i zacznij rozwiązywać swoje problemy, zamiast się po prostu złościć. Ale również tutaj na zalecenie nie bądź zły możesz popatrzeć z drugiej strony. Jak skutecznie masz radzić sobie ze złością?
To jest to, co mówiłem przed chwilą. Jeśli odczuwasz złość, zwróć na nią uwagę już na etapie rozdrażnienia, ponieważ kiedy przejdzie ona w większy poziom złości, furię czy szał, to już nic nie zrobisz. Możesz zareagować wtedy, kiedy poczujesz, że coś ci na początku zaczyna dowierać, że czujesz jakiś dyskomfort. Zareaguj, określ, o co chodzi, a potem podejmij działania. Czasami w złości podmocne jest też odejście od źródła złości, policzenie do 10, albo zauważenie w otoczeniu i policzenie wszystkich przedmiotów, na przykład w kolorze zielonym, niebieskim, albo policzenie od 100 do 0, ale na przykład co 3. 100, 97, 94, 91, bo to odwróci Twoją uwagę. Nie bądź również samotny, to trzecie zalecenie programu HALT. Przy czym znowu możemy je odwrócić. Co możesz zrobić, żeby uniknąć samotności? Samotność jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, narusza program HALT, a po drugie, izolacja od ludzi również jest elementem nawrotu. Nawrót zaczyna się od izolowania się od ludzi. A więc zwróć uwagę na to, że samotność może doprowadzić Ciebie do frustracji, złości, napięcia, rozżalenia, a to też może skończyć się zapiciem. Ostatni punkt dotyczy zmęczenia. Nie bądź zmęczony, ale zauważ też, że często nie ma takiej możliwości, chociaż warto o to zadbać. To odwracając znowu przysłowiowego kota ogonem, pomyśl, w jaki sposób możesz efektywnie wypoczywać. Pamiętaj, że alkohol kłamie. Na krótko usuwa zmęczenie, daje pozorne poczucie lekkości i działa znieczulająco. Na dłuższą metę jednak nie pomaga w zdrowieniu, w leczeniu i w poradzeniu sobie ze zmęczeniem. Pomyśl o naturalnym wypoczynku: spacer, sport, relaks umysłowy i fizyczny, ale też pomyśl o tym, że odpoczynek oznacza coś odmiennego niż robisz zwykle. Jeśli pracujesz fizycznie, odpoczynkiem może być krzyżówka. Jeśli pracujesz intelektualnie, odpoczynkiem może być wysiłek fizyczny właśnie. To jest program. Program HALT. Jest jeszcze drugi program, który ma ogromne znaczenie. Program 24 godziny. Myślę, że z pewnością, tak jak każdy, zakładałeś sobie w przeszłości czasami jakieś postanowienia noworoczne, które potem się gdzieś rozwalały. No, można powiedzieć, że niektórzy są specjalistami w postanowieniach noworocznych, ponieważ postanawiają tak często, że mają już całą masę postanowień, które niestety potem trafiają do szafy, do archiwum. Program 24 godziny wychodzi naprzeciwko temu niepokojowi, kiedy sobie powiesz, że przez całe życie już nie mogę pić. Program 24 skupia się na momencie bieżącym, ponieważ kiedy myślisz o przeszłości, możesz na przykład koloryzować wspomnienia, możesz się rozżalać, rozczulać, mieć poczucie winy, żalu, na przykład po stracie, a pod to świetnie się pije. Kiedy myślisz o przyszłości, możesz malować ją w barwach magicznych, tak zwane myślenie magiczne, a więc jak to będzie fajnie się napić, jak to będzie wszystko ślicznie, pięknie. A życie niestety czasami daje nam po tyłku. Nic nie jest łatwo. A więc skup się, zgodnie z programem 24 godziny, na tym, co jest teraz i tutaj. Pamiętaj, że nawet jeśli będzie jakaś wpadka, jeśli coś się zdarzy, to świat się nie zawala. Tylko teraz, przez najbliższe 15 minut, 24 godziny właśnie, nie będziesz pić i wyjdziesz z tego, co jest dla Ciebie danym kłopotem. Program ten, którego opis możesz znaleźć w internecie, program 24 godziny, opiera się również na kilku przekonaniach. Na przykład właśnie dzisiaj chcę przeżyć ten dzień dobrze i nie od razu załatwić wszystkie sprawy, bo tak się nie da. Właśnie dzisiaj chcę być szczęśliwy. Właśnie dziś nie będę pić. Właśnie dziś dostosuję się do tego, co jest, a czego nie mogę zmienić. Dzisiaj sprostam swojemu losowi, nieważne co będzie. Dzisiaj będę ćwiczył swój umysł. Będę ćwiczył swoją wolę, ciało. Na dzisiaj zaplanuję sobie swoje działania, plan. Zrobię, co mam zrobić, co mam wykonać. Znajdę spokojną chwilę i się odprężę. To
program 24 godziny. Ale wróćmy jednak do trzech nóg, bez których nie masz możliwości trzeźwieć. Podsumujmy. Musisz, a właściwie nie musisz, tylko chcesz zadbać o trzy rzeczy. O zbudowanie planu abstynencji, o wycofanie się z sytuacji wysokiego ryzyka i o budowie konstruktywnego środowiska osobistego. Ten ostatni punkt wymaga dodatkowego omówienia. Nie tylko program HALT mówi nie bądź samotny. Nie tylko w nawrotach jest początek, którym jest izolacja, ucieczka od kontaktu z innymi ludźmi. Ale również wsparcie, konstruktywne środowisko osobiste i wsparcie ludźmi dla Twojej abstynencji wiąże się jeszcze z dwoma tak naprawdę rzeczami. Po pierwsze, z Twoim stylem picia. Jeśli piłeś w towarzystwie, to tutaj musisz wyeliminować ze swojego otoczenia musisz wyeliminować ze swojego otoczenia ludzi, z którymi piłeś albo piłaś. Nie ma innego wyjścia. Po drugie, musisz znaleźć osoby, które w razie czego zapewnią Tobie wsparcie, które nie piją. To oznacza konieczność przesiania swoich znajomych. Ci, którzy byli z Tobą dlatego, że razem piliście, odejdą. Ci, którzy zostaną, to będą ci, którym naprawdę na Tobie zależy. Ale też z drugiej strony nie może być tak, że będziesz obarczał swoją żonę, męża, partnera, partnerkę swoimi problemami, bo oni mają swoje życie i mogą mieć tego po prostu dosyć. Znajdź wsparcie osobie z grupy terapeutycznej, poszukaj sponsora w grupie AA, czyli osoby, która ma doświadczenie w trzeźwieniu, kilkuletnie, czasami nawet kilkudziesięcioletnie, po to, żeby w danej chwili do niego po prostu zadzwonić. I kiedy będzie Ci trudno, skorzystaj z tych trzech rzeczy. Skorzystaj z planu swojego trzeźwienia, utrzymywania abstynencji. Wycofaj się z sytuacji wysokiego ryzyka i skontaktuj się z kimś, kto udzieli Tobie wsparcia. To jest ważne. To wszystko, jeżeli chodzi o zalecenia dla trzeźwiących alkoholików. Powtórzę, przypomnę, że stajesz trzeźwiejąc na nogi. Stajesz z gleby i na początku potrzebujesz pomocy, żeby poruszać się na czworakach, a z czasem zawsze jednak możesz się wyprostować. Pamiętając o tym, że na jednej nodze też jest bardzo trudno stać. Dobrze jest mieć zawsze dwie nogi. To da pewny punkt podparcia. Wtedy, kiedy już Twój kręgosłup moralny będzie znowu wyprostowany, kiedy będziesz trzeźwo myśleć i postrzegać fakty. Pamiętając o tym, że ta druga noga to nadal będą zalecenia, ponieważ głód alkoholowy przemija, ale jest objawem uzależnienia. I głód alkoholowy może wracać, dlatego zawsze musisz być czujny i wycofywać się z sytuacji wysokiego ryzyka. Bo nigdy nie wiesz, jak zareagujesz. Możesz polecieć wtedy na autopilocie, a to skończy się zapiciem. Życzę Tobie stania na dwóch nogach, a na początku utrzymywania tych trzech punktów podparcia. Plan abstynencji, wycofanie z sytuacji wysokiego ryzyka i zbudowanie sobie źródła wsparcia. Takim wsparciem może być chociażby apteczka, która zawiera wszystkie Twoje sposoby radzenia sobie z głodem, wszystkie momenty, które Cię motywują, wszystkie rzeczy, które mogą wpłynąć na to, że będziesz nadal trzeźwieć. Te cztery nogi. Motywacja, planowanie swojego trzeźwienia i abstynencji, wycofanie się z sytuacji wysokiego ryzyka i stworzenie sobie wsparcia pozwolą Tobie poruszać się na początku na czworakach. A potem z czasem, kiedy będziesz trzeźwieć, będziesz mógł wyprostować się i z podniesioną głową iść w świat, pamiętając, że zawsze jesteś alkoholikiem, więc zawsze musisz być czujny,
na wszystko, co może skończyć się głodem alkoholowym. Największe znaczenie ma przede wszystkim uświadomienie sobie zagrożenia. Jeśli sobie uświadomisz, to masz ogromną szansę na to, że unikniesz dalszych zagrożeń. Jeśli sobie uświadomisz to zagrożenie, zwiększasz swoje szanse, żeby to zagrożenie wyeliminować. A więc tak naprawdę podstawowym zaleceniem dla trzeźwiących alkoholików jest to, żeby być świadomym, dostrzegać zagrożenia i reagować. Nie czekać, bo nic nie dzieje się samo. To tyle, jeżeli chodzi o zalecenia. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, zamieść je w komentarzu. Subskrybuj mój kanał. Ale przecież tak naprawdę ty sam wiesz, co masz zrobić, bo chcesz trzeźwieć. Inaczej ciebie by tutaj nie było, nie oglądałbyś tego filmu. Dziękuję ci za uwagę i do zobaczenia. Pozdrawiam. Darek Dopierała.